Dzień Wszystkich Świętych to rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. W tym dniu ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. Na cmentarzu świętego Jakuba kazanie wygłosił ksiądz dziekan Ryszard Kruszewski, pytając m.in. zgromadzonych na mszy świętej. Dlaczego najistotniejsze pytania są pomijane? Dlaczego tak jest? Dlaczego najistotniejsze pytania są pomijane? Może dlatego, że znalezienie odpowiedzi jest trudne. Może dlatego, że to pytanie wywołuje dodatkowy niepokój. Powoduje, że pojawiają się wyrzuty sumienia, że zmusza do głębszej refleksji. Jezus i Jego uczniowie zawsze mieli odwagę opisywania przyszłej rzeczywistości. Co więcej, na niej budowali ziemską swą egzystencję. Uroczystość Wszystkich Świętych, a zatem tych, którzy osiągnęli cel i znaleźli sens, przypominamy sobie chrześcijański opis egzystencji. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. W miniony piątek w Gostyńskim Centrum Edukacyjnym odbył się Dzień Ziemniaka. Na dużej przerwie można było spróbować różnego rodzaju potrawy z ziemniaka. Potrawy i degustacja została przygotowana przez 3 klasę technikum żywienia. Panie dyrektorze, w tamtym roku święto pieroga, w tym roku dzień pieroga, w tym roku ziemniaka, tak, pieczonego. Dzień ziemniaka. Chcemy kontynuować ten cykl. Także po dniu pieroga, dzisiaj dzień ziemniaka, oferujemy ziemniaki pieczone, sałatki, surówki ziemniaczane, no z tym celem, który był poprzednio, tak? Czyli chcemy promować rodzimą kuchnię, rodzime produkty, smacznie, tanio, niedrogo, szybko. Czyli widzę, że ten typ imprezy, bo tak można byłoby nazwać, wpisał się w kalendarz. No tak byśmy chcieli, żeby w przyszłym roku były kolejne. Tu już są pomysły, młodzież różne zgłasza, my też mamy swoje. No zobaczymy, nie będę zdradzał, co w przyszłym roku, ale na pewno kolejny dzień no, odbędzie się. No jasne, a propos pomysłu, czyli to był pomysł? No tak sobie przypominam, że właśnie pan redaktor coś nam tu proponował, tak? I podjęliśmy to. Mówię o tym dniu. No pomysł myślę był wspólny, to znaczy tak, pomysł był wspólny, trochę mój, trochę tutaj nauczycieli przedmiotów gastronomicznych,
Ale też sobie przypomina właśnie, że tam o ziemniaku i właśnie pan wspominał. No właśnie, bo mówi pan o młodzieży, chętnie to robią? No zdecydowanie. To w tej chwili przygotowała całą imprezę, w sensie jakby tej gastronomii, to przygotowała klasa trzecia Technikum Żywienia. Bardzo chętnie. No. Czy nie myśli szkoła, czyli pan dyrektor, nie wiem, utworzyć jeszcze jednej klasy takiej gastronomicznej, bo pewnie na to jest popyt. No ja myślę tak, że to jest dzisiaj trudne, to znaczy tak, na rynku edukacyjnym powiatu gostyńskiego jest ciasno, tak można powiedzieć, tak? Powiat ma dużą ofertę edukacyjną i uplasowanie jeszcze jednej klasy na pewno byłoby trudne, ale mi się wydaje, że to co jest, to wystarczy. Pamiętajmy też, że mamy klasy zasadniczej szkoły zawodowej, bo ja mówię o klasie trzeciej, o klasie technikum, także u nas ten obszar gastronomiczny no, jest takim obszarem szerokim. Takim. Pytanie kulinarne. Próbował pan już dzisiejszego ziemniaka? Nie, właśnie jeszcze nie próbowałem, także też z niecierpliwością czekam, no, czy wszystko będzie smakowe. No i tutaj też bardzo serdecznie zapraszam do degustacji. Mieszkańcy Gostynina nie mogą się doczekać oddania do użytku małej obwodnicy. Na ulicy Zamkowej tworzą się ogromne korki, które irytują mieszkańców. Jak wiemy nieoficjalnie, koniec listopada, początek grudnia, ruch na ulicy Zamkowej zmieni się diametralnie. Nadleśnictwo Gostynin już od wielu lat organizuje konkursy dla najmłodszych. Już po raz siódmy, tym razem w Gąbinie, został rozegrany konkurs wśród przedszkolaków pod nazwą Poznajemy uroki lasu i tajemnice otaczające nas przyrody. W konkursie uczestniczyły przedszkola z terenu powiatu gostyńskiego i płockiego. Yeah.
edycja tego konkursu? Ciężko się doliczyć, ale siódma. Uznajemy, że jest to siódma edycja konkursu dla przedszkolaków. Jakie są nagrody w tym dzisiejszym konkursie? No, nagrody są bardzo cenne przede wszystkim. Ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Nadleśnictwo Gostynin. I są to nagrody, które będą służyły edukacji przedszkolnej. To są elementy sklepiku, elementy przyrodnicze, kukiełki są. Według życzeń pani dyrektor z 10 przedszkoli, myślę, że one będą pomagały im w pracy. Chciałbym się jeszcze spytać, kto jest pomysłodawcą tego konkursu, tego całego konkursu? Pomysłodawcą jest Nadleśnictwo Gostynin. Nadleśnictwo Gostynin go cały czas prowadzi. A nieważny jest autor, ważne jest, żeby to przedsięwzięcie trwało jak najdłużej, bo myślę, że dobrze się wpisuje w nasze otoczenie, zyskało przychylność pan dyrektor i nauczycielek przedszkolnych, a także myślę, że dzieciakom daje to radość, a poza tym myślę, że edukacja prowadzona w tej formie jest skuteczna i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje tym, że będziemy mieli wielu przyjaciół lasu i nie będzie takiego bałaganu w lesie jak teraz, bo mimo licznych deklaracji, jak to ten las kochamy, to jednak śmieci pozostawiane w lesie świadczą, że nie wszyscy tak o tym lesie dobrze myślą. A czy będą kolejne edycje tego konkursu? Tak, mamy wolę, żeby trwał jak najdłużej ten konkurs i jesteśmy już umówieni za rok w Łącku, a do tej pory co roku w innym przedszkolu miał miejsce ten konkurs. Początkowo było to w powiecie gostynińskim, teraz wyszliśmy już trochę dalej, dzisiaj jesteśmy w Gąbinie, za rok będziemy w Łącku. Chcemy wszystkie okoliczne przedszkola włączyć, to myślę, że szlachetne przedsięwzięcie. W hotelu Gromada w Warszawie odbyła się wielka gala 6. edycji Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Wśród nagrodzonych samorządów znalazł się nasz Gostynin, który otrzymał 3. nagrodę w konkursie Mazowiecka Gmina Roku, 3. nagrodę w konkursie Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2011 i 1. miejsce dla burmistrza Włodzimierza Śnicikowskiego w kategorii Najlepszy Burmistrz 2011 roku. Teraz wręczymy nagrody w konkursie Mazowiecka Gmina, Mazowiecki Powiat Roku oraz Mazowiecka Firma Roku. 3. miejsce zajęła gmina miasta Gostynina. Prosimy do nas burmistrza Gostynina, pana Włodzimierza Śnicikowskiego, bo to właśnie on będzie odbierał brązową statuetkę. Gmina Gostynin, pan Włodzimierz Śnicikowski. I proszę państwa, miejsce pierwsze oraz tytuł Mazowiecka Gmina Roku 2011. Ten tytuł otrzymuje Gmina Grodzisk Mazowiecki. A odbiór statuetki, o to poprosimy burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Gmina Grodzisk Mazowiecki, burmistrz Grzegorz Benedykciński. Szanowni państwo, miło nam zakomunikować, iż tytuł Mazowiecki Powiat Roku 2011, a tym samym pierwszą nagrodę otrzymuje
powiat grójecki. Poprosimy starostę grójeckiego, pana Mariana Górskiego. Gmina atrakcyjna turystycznie. Kapituła konkursu przyznała certyfikaty Gmina atrakcyjna turystycznie następującym gminom. Gminie miasta Gostynina statuetkę i dyplom wręczymy panu Włodzimierzowi Śniedzikowskiemu, burmistrzowi miasta. Zapraszam serdecznie, panie burmistrzu. Okazuje się, że w ciągu tych bardzo intensywnych miesięcy pracy nie zawsze jest okazja, żeby się spotkać. I to również towarzyskie spotkanie ma miejsce na tej scenie. To nie jest tylko i wyłącznie wymiana uprzejmości. Mam wrażenie, że to prawdziwie przyjacielskie uściski dłoni. Proszę bardzo, cały czas wręczanie nagród. Radzą sobie znakomicie. Przestawiają wszystkich we właściwym kierunku, ale nigdy nie po kątach. A najlepszym burmistrzem roku 2011 zostaje wyznaczony przez Urząd Miejski w Gostyninie pan Włodzimierz Śniedzikowski. Trzeci raz już będzie na naszej scenie. Szczególna nagroda, która zostaje przyznana zgłoszonemu przez Urząd Miejski w Rzeszowie panu Tadeuszowi Ferencowi. Tadeusz Ferenc. Oj, jak pan nam jest tak pilnie potrzebny teraz. Jesteśmy już gotowi wszyscy do pamiątkowej fotografii. Proszę o piękne uśmiechy i państwa proszę o brawa z wielką mocą. Proszę bardzo. Czy pan Tadeusz Ferenc jest z nami na sali? Jeśli chodzi. Pilnie poszukiwana, jeśli go nie ma, to zatroszczymy się o to, żeby trafiły do niego wszystkie jego drogi. Po raz trzeci na pływalni miejskiej rozegrano zawody o Mistrzostwo Gostynina. W turnieju wzięło udział około 60 uczniów klas podstawowych. W kategorii klas zerowych startował jako jedyny Franek Matuszewski ze szkoły podstawowej numer 1 w Gostyninie. Zdobyłeś, powiedz nam. Pierwsze miejsce. A powiedz mi, Franio, ty lubisz pływać? Tak. Często przychodzisz na basen? Tak. No, to znaczy ile? Raz na tydzień? Jak czasami mój tata wraca późno, to nie chodzę. To nie chodzisz. Widziałem, że dzisiaj zdobyłeś medal złoty. Jest to twój pierwszy medal, powiedz nam. Nie, już piąty. Już piąty? Widzę, że bierzesz często udział w zawodach. No to gratulujemy ci i życzymy sukcesu. Najlepszy czas mistrzostw Gostynina w pływaniu uzyskał Albert Schulz, który przepłynął dystans 25 metrów w rewelacyjnym czasie 15 sekund i 18 setnych sekundy. Okazało się, że masz najlepszy czas wśród chłopców. Tak, bardzo. Powiedz mi, to pływasz często na basenie? Ostatnio byłem chory i przez miesiąc nie mogłem chodzić na basen. Tak, ale teraz już będę chodził często. Nie, no ja rozumiem, jak jest ktoś chory, to się nie chodzi na basen, właśnie. Ale w ogóle to pływasz, uczysz się tak, pływać? Tak, pływam często. Od ilu lat pływasz? Od czwartej klasy. Wśród pierwszoklasistów na najwyższym podium stanęli Nela Boratowska i Kacper Rowiński. W drugich klasach najszybciej popłynęli
Zuzanna Moczydłowska i Benjamin Szymaniak. Wśród uczniów klasy trzeciej najszybszy był Jakub Wyborski i Natalia Andrzejczak. W klasach czwartych wygrali Sara Górska i Patryk Szczepański. W najstarszej kategorii wygrał Albert Schulz i Karolina Jędrzejewska. Jaki poziom reprezentowali zawodnicy? Poziom bardzo zróżnicowany, ale wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy startowali, to głównie chcieli sprawdzić swoje umiejętności, swoje możliwości, czy uda im się poprawić wyniki, które dotąd uzyskiwali. Jest to takie przetarcie przed kolejnymi zawodami, bo 18 listopada o godzinie 14 na pływalni rozegrane zostaną kolejne już ósme otwarte mistrzostwa Gostynina, które mają formułę Pucharu Burmistrza Miasta Gostynina, na które no, dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.